Tak jak obiecałam, jestem w Krakowie, gdzie mieszka Bartek, krakowski makaroniarz, specjalista od regionalnych wypieków oraz tych zagranicznych, ale za to idealnych na święta. Bartek Kierzun od 4 lat prowadzi swój kulinarny blog. Specjalizuje się w smakach kuchni włoskiej i choć teraz mieszka w Krakowie, to pochodzi z Wielkopolski. Dużo podróżuje po świecie, gdzie poszukuje regionalnych smaków. Z tyłu znajduje się kantyna i restauracja, więc to tak. Takie miejsce bardzo żywe. Tak, tak, jest tutaj żywo również wtedy, kiedy prowadzę warsztaty. Widzę tutaj, że drożdże są już na stole. Co się będzie działo? Ja najbardziej lubię drożdżowe ciasto. Uważam, że drożdże są magiczne. To, co one wyprawiają i efekt końcowy. Tych samych składników, trzy różne rzeczy, trzy różne wypieki. Dzisiaj zrobimy jedno włoskie ciasto, jedno ciasto niemieckie. Jak zwykle przy cieście drożdżowym rozgrzewamy tłuszcz i nagrzewamy mleko. Tak, podgrzewamy mleko, żeby nam drożdże ruszyły. Trzeba pamiętać, że nie wolno wlewać wrzącego mleka. Powyżej 40 stopni drożdże umierają, więc Dresden Stollen to jest taki przysmak drezdeński, bożonarodzeniowy typowo. Jest to drożdżowe ciasto, które nadziewa się marcepanem. Najsłodsze nadzieje świata. Tak, ja uwielbiam i drożdżowe ciasto, i marcepan. W związku z tym myślę, że to razem zadziała rewelacyjnie. Niemcy tak naprawdę wymyślili marcepan i Lubecka. To jest stolica marcepanu i marcepan stamtąd jest rzeczywiście rewelacyjny. Mhm. To tak samo jak z chałką, tak samo jak z pandituka. Myślę sobie, że to są takie rzeczy, które możemy zrobić samodzielnie w domu. Na bogato, tak. No, tak. Jest Boże Narodzenie, jest raz w roku, więc możemy sobie na to pozwolić. Dynia do miski, bo robimy drugi przepis, czyli... Pandicuka, chleb dyniowy. Chleb dyniowy, który też podaje się na Boże Narodzenie? Tak, przepis wybitnie bożonarodzeniowy. To znowu jest ciasto drożdżowe, dosyć tłuste i wzbogacone dynią. Używamy dyni pieczonej. Musi być taka o konsystencji, którą można rozsmarować. Tak. Ten chlebek jest słodki. On jest słodki, tak. Jest uzupełniony jeszcze o rodzynki, ale tak naprawdę to nie jest słodkie ciasto. To nie jest sztolen. Tutaj mamy takie pieczywo półwytrawne, półsłodkie. To jest coś jak chałka. Którą też upiekać dla nas. Tak, którą możemy podać jako deser i jako pieczywo na przykład do pasztetu. Niemieckie ciasto z marcepanem, bardzo podobna chałka krakowska i włoskie ciasto z dynią. Trzy wcielenia drożdżowego ciasta pod choinkę od krakowskiego makaroniarza. Regionalne, cudowne, no i pachnące świętami.